16 w swoim debiucie w tym turnieju osiąga finał. Widać, że jest z siebie zadowolona. Ma prawo być z siebie zadowolona z tego, jak cały ten sezon radzi sobie w zawodowych rozgrywkach. No jak sen jest ten ostatni rok dla Iwony Konty, która jeszcze 2 lata temu była, nawet 1,5 roku temu była tenisistką spoza pierwszej setki. Przebijała się przez ten niższy szczebelek, te turnieje ITF-owskie, no tak to zazwyczaj wygląda. I w wieku 24 lat coś tam zaskoczyło w jej grze, za sprawą m.in. tych osób, które minęły na Państwa ekranach. Esteban Carrier to główny trener brytyjskiej tenisistki. No, Brytyjczycy mają się z czego cieszyć w finale Anny Konty, a jeszcze o tytuł powalczy dziś Szkot Andy Murray. No i ten najważniejszy dla nas moment. Mistrzyni turnieju China Open w Pekinie 2016, Agnieszka Radwańska. Trzeci tytuł w tym sezonie, Shenzhen New Haven, i ten najważniejszy, najcenniejszy turniej w Pekinie. Myślę, że dla przedstawiciela głównego sponsora tego turnieju, miała, tak, miała, to miała, też jest okazałem i cenne trofeum. No faktycznie okazałe to trofeum. Jak już wspominaliśmy, 1000 punktów do rankingu i 3 na ponad milion dolarów. Tradycyjnie chwila dla fotoreporterów. No i przede wszystkim najpiękniejszy obrazek to dwie uśmiechnięte zawodniczki. Nie zawsze oglądamy taką radość, poczucie ze swojego sukcesu finalistki. To jednak jest po przegranym meczu, ale widać, że Johanna Konta nie rozpacza. Tak jak powiedziałeś, ten sezon dla niej jak sen. Ostatnie 1,5 roku to naprawdę nieprawdopodobny postęp w grze, w zachowaniu, w stylu. No i na początek wypowiedzi Anny Konta. Joanna, to był dla ciebie niesamowity tydzień. Pierwsza wizyta w Chinach. Po raz pierwszy grałaś w tym turnieju. No i powiedz, co o tym wszystkim myślisz? Jestem bardzo zadowolona z tego tygodnia. Chciałam podziękować publiczności za wsparcie oraz oczywiście organizatorom i tym, którzy zarządzają tym obiektem, bo wspaniałe korty, wspaniałe miejsce do grania w tenis. Po raz pierwszy od przyszłego tygodnia będziesz tenisistką pierwszej dziesiątki. Jak to smakuje? Co o tym powiesz? No myślę, że to całkiem fajne uczucie. Jestem bardzo zadowolona z siebie, jaki postęp zrobiłam. Oczywiście z całego turnieju tutaj w Pekinie. Ja się delektuję tą moją tenisową przygodą. I cieszę się, że mogłam się grać w finał tego turnieju z taką zawodniczką jak Agnieszka. Jak
brawa dla Joanny Conte. Z podniesionym czołem wyjeżdża ze stolicy Chin Brytyjka. A teraz posłuchajmy Agnieszki Radwańskiej. Po 5 latach znowu triumfujesz tu w Pekinie. To dla mnie niezwykły moment. To był dla mnie trzeci finał w Pekinie. Drugi tytuł. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Również dziękuję organizatorom. Odnoszę wrażenie, że chyba już nie mogłam zagrać lepiej. Zagrałam tutaj naprawdę znakomity tenis. Dziękuję wszystkim, dziękuję moim fanom. Mówiąc o całym turnieju, wspominałaś często o wsparciu kibiców. Co oznacza ten turniej dla Ciebie? To zawsze jest niezwykłe uczucie, kiedy bierze się udział w tak dużej imprezie. I oczywiście znakomicie smakuje zwycięstwo. Ja grałam tutaj najlepszy tenis w ostatnim tygodniu. I cieszę się, że po raz kolejny postawię na szczególnym miejscu to trofeum. I po raz kolejny dziękuję wszystkim kibicom, a zwłaszcza tym, którzy tam trzymają polskie flagi. No, słychać to wzruszenie w głosie naszej reprezentantki. Ogromny moment radości w tych końcowych fragmentach sezonu, ale to jeszcze nie koniec. W przyszłym tygodniu Agnieszka ma wygrać w Tianjin. Później już będzie skupiać siły na Singapurze. Gratulacje raz jeszcze dla triumfatorki turnieju China Open 2016. Agnieszka Radwańska, nasza reprezentantka z 20. tytułem w karierze.